Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Konflikt. W miarę jak chrześcijaństwo szerzyło się w świecie grecko-rzymskim i przekazane zostało następnemu pokoleniu, ludzie zaczęli się zastanawiać nad zasadniczym przesłaniem związanym z osobą Jezusa i zadawali pytania, w jaki sposób boskość i człowieczeństwo mogły współistnieć w jednym ciele. Co stało się z bóstwem w chwili śmierci człowieka Jezusa? Jaki jest związek Chrystusa z Ojcem? I tak dalej. Począwszy od pierwszego wieku naszej ery, zaczęły się rozwijać dwa przeciwstawne nurty. Jeden kładł nacisk na człowieczeństwo Jezusa kosztem umniejszania Jego boskości. Drugi podkreślał boskość Chrystusa, lekceważąc Jego człowieczeństwo. Jednymi z tych, którzy zaprzeczali boskości Pana, byli ebionici, nawróceni na chrześcijaństwo Żydzi, którzy uczyli, że Jezus stał się Synem Bożym dopiero po chrzcie, gdy zjednoczył się z wiecznym Chrystusem, istotą nie mającą boskiej natury, która nie mogła sprawić ludzkości, ale przybyła, by wzywać ludzi do posłuszeństwa Bogu. Mniej więcej pod koniec III wieku wyzwanie nauce o boskości Jezusa rzucili Arianie, a ich twierdzenia stanowczo potępił Sobór Niceński w 325 roku. W przeciwną skrajność popadli gnostycy, którzy nauczali, że duch jest dobry, a materia zła, w tym zwłaszcza materia, z której składa się ciało człowieka. Dlatego według gnostyków ludzkie ciało nie mogło być narzędziem objawienia najwyższej istoty. Studiuj 1 Jana, rozdział 4, werset 1-3. Rozmowa Jana Jezusa z Samarytanką. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, że Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. W jaki sposób Jan odnosił się do wspomnianych powyższej gnostyckich poglądów? Spory wokół tego, kim jest Jezus, trwały przez dobre 5 wieków, od 2 do 6. Początkowo spierano się o boskość Chrystusa. Jeśli jest Bogiem, to jaki jest Jego związek z Ojcem? Następnie przeniesiono ciężar sporu na człowieczeństwo Jezusa oraz to, w jaki sposób boskość i człowieczeństwo mogły współistnieć w jednej osobie. Wydawano oświadczenia i kontroświadczenia, orzeczenia i kontrorzeczenia, oskarżano, potępiano i ekskomunikowano. Choć wydaje się to niewiarygodne, pomimo całego tego zamieszania i sporów, biblijny pogląd na osobę i naturę Jezusa obronił się. Cytat z chalcedońskiego wyznania wiary w piątkowej części lekcji. Jakie wątpliwości co do ludzkiej natury Chrystusa są obecnie podnoszone w naszym Kościele? Dlaczego musimy zabiegać o to, by wątpliwości te nie podzieliły nas, jak to się stało w Kościele wczesnochrześcijańskim? Dziękuję.